produkcję specjalnego programu informacyjnego dla osób niesłyszących wspiera gmina Nędza. Dzień dobry, witam Państwa w czwartek, 7 grudnia. Joanna Jędraszczyk-Kałówek, zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. W ubiegłą środę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu zorganizowano prawdziwą ucztę. Na wspólnym śniadaniu spotkali się uczniowie placówki oraz członkowie Raciborskiego Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych. Szkoła to nie tylko lekcje, ale też przygotowanie młodych ludzi do życia, a do tego szczególną uwagę przykłada się w ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu. Dzisiaj w naszym ośrodku promujemy zdrowe żywienie, jem zdrowo, kolorowo. Zachęcamy nasze dzieci, żeby korzystać z tego, co daje nam natura. Na pewno, żeby trochę odejść od słodyczy, a pokazać też dzieciakom, że można sobie zrobić zdrowe słodycze, które będą nas cieszyć, a jednocześnie będą dobrym posiłkiem. My mamy dzisiaj zaproszonych też gości. Mamy Polski Związek Głuchych, osoby starsze i mamy tutaj zaprzyjaźnioną placówkę, tutaj niedaleko nas na placu Wolności. Jest też taki dom, w którym dziennego pobytu, w którym są osoby starsze i chcieliśmy dzisiaj właśnie z nimi zrobić zdrowe śniadanie. Żeby te babcie, dziadkowie mogli nam pokazać, jak to zdrowo ma wyglądać. Działania te zrealizowano w ramach projektu świetlic szkolnych dzieci polskich i ukraińskich pod tytułem Wiem co jem, książki czytamy i się ruszamy. W ramach tego projektu poznajemy tak, co należy na talerzu, tak przygotować, żeby posiłek był zdrowy, pełnowartościowy. Oprócz tego dzisiaj właśnie tutaj wyciskamy wspólnie soki, tak zdrowe. W ramach projektu, którego zakupiliśmy różne doposażenie w formie zabawek do świetlic szkolnych. Dzisiaj dzieci będą miały możliwość, żeby po prostu się wspólnie bawić warzywami, owocami, w stragan, w kuchnię. To są takie rzeczy, które kupiliśmy w ramach właśnie środków z tego projektu. Zakupiono także sprzęt rekreacyjny, z którego korzystają dzieci z Polski i Ukrainy, które razem uczą się w ośrodku przy ulicy Karola Miarki. Ale w placówce nie dba się o zdrowie wyłącznie w ramach dodatkowych projektów. Tu jest to codziennością. Jeżeli chodzi o naszą stołówkę, o internet, to zawsze panie przygotowują zbilansowaną dietę. Zawsze tak, żeby dzieci miały to, co jest im do zdrowia potrzebne, do właśnie tych sił witalnych, do tego, żeby zdobywać wiedzę. O tym jestem przekonana. Rzadziej zdarza nam się, żeby całą szkołę zmobilizować, żeby nam się udało wszystkich tutaj pociągnąć na stołówkę. Takie inicjatywy zdarzają się sporadycznie w ciągu roku. Ale mamy te zdrowe śniadania, mamy wigilijki, które razem obchodzimy, śniadanie wielkanocne, więc tak cyklicznie spotykamy się właśnie przy wspólnym rodzinnym stole. Dziś przy stole spotkało się kilka pokoleń. Co ważne, były to nie tylko osoby niesłyszące, ale także słyszący seniorzy, którzy być może po raz pierwszy spotkali głuchych na swojej drodze. Wspólne śniadanie było więc również doskonałą okazją do integracji i pokazania własnej kultury osób z dysfunkcją słuchu. 1 grudnia w Raciborskim Muzeum odbyła się gala kultury i wolontariatu, podczas której władze miasta wyróżniły osoby promujące kulturę i sztukę oraz działające dla dobra społeczności lokalnej. Uroczysta gala kultury i wolontariatu to wydarzenie, podczas którego władze miasta przyznają wyjątkowe wyróżnienia w postaci laurów nadane osobom działającym w sferze kultury i sztuki oraz poświęcające swój czas działaniom wolontaryjnym. Doroczny moment, gdy pochylamy się, czy też bardziej można powiedzieć stawiamy na piedestale tych, którzy z jednej strony wykazują swoją aktywność i to szczególnie w dziedzinach, które dla nas czasami bywają jakoś tak odsuwane na bok, może lepiej o tym nie myśleć, a także o tych, którzy działają na niwie kultury, bo przecież to kultura nas tworzy, to my jesteśmy tacy, w jakiej kulturze jesteśmy osadzeni, jaką kulturą żyjemy i co przekazujemy innym. Podczas tegorocznej gali szczególne wyróżnienia otrzymało 5 twórców w dziedzinie kultury i sztuki w Raciborzu. Gabriela Habron-Rokosz, artysta fotografik, doświadczony dydaktyk.
Andrzej Rosu, wybitny dyrygent, pianista i kompozytor, Jürgen Gadaczik, artysta filmowy i rzeźbiarz oraz Marek Furmanowicz, artysta, malarz, rzeźbiarz i fotografik. Natomiast nagrodę za szczególne osiągnięcia w 2022 roku w kategorii twórca otrzymał Ryszard Paurowski, artysta, grafik, plastyk, muzyk z zamiłowania oraz twórca graffiti. Ponadto laurem wolontariatu wyróżniona została Małgorzata Jańska, wolontariuszka związana od 9 lat ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich otoczenia Spektrum w Raciborzu. Bez tych, którzy oddają swój czas, którzy robią rzeczy bezinteresownie, a także bez tych, którzy widzą ten szerszy wymiar. Raciborz nie byłby tym Raciborzem, jakie znamy, a my nie bylibyśmy prawdziwymi Raciborzami. Wyjątkową nagrodę przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Maria Olejarnik, miejski konserwator zabytków. Uhonorowana została odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej za wkład w promocję zachowanego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zabytków. Uroczystą galę w Raciborskim Muzeum zakończył wyjątkowy koncert pod tytułem Muzyka salonów Polski i Europy. Laureatom wyjątkowych wyróżnień gratulujemy. 4 grudnia w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu uroczyście obchodzono Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość przygotowano z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Trzeciego grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku w celu zwrócenia uwagi na problemy i prawa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Uroczyste obchody tego święta odbyły się w placówce powiatowej w Raciborzu. Jeżeli mamy go gdzieś obchodzić, no to właśnie tutaj. W Zespole Szkół Specjalnej. Z jednej strony, która stwarza jak najlepsze warunki, wszyscy staramy się, przede wszystkim tutaj pracownicy, nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, wspierając też rodziców. No my jako samorząd powiatowy również staramy się organizacyjnie i finansowo zabezpieczyć na jak najlepszym poziomie funkcjonowanie tej placówki. Postanowiliśmy, że u nas pierwszy raz również uczcimy naszych podopiecznych tym dniem. Gościmy tutaj też gości, wolontariuszy z drugiego liceum, z diecezjalnego liceum ogólnokształcącego, ale przyjechali również zaprzyjaźnieni ze szkoły specjalnej z Rybnika, tudzież również placówki opiekuńczo-wychowawcze z Raciborza. U nas również dzisiaj goszczą. Tutaj w tej placówce jest klimat. Tu jest sytuacja, w której jak przychodzimy do tej jednostki, to po prostu czujemy się dobrze. To jest świat empatii, świat zrozumienia i otwartości dla drugiego człowieka. I chyba to jest najważniejsze w tym Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. W tym wyjątkowym miejscu wychowankowie oraz zaproszeni goście wspólnie przygotowali występy artystyczne. Podczas wydarzenia zaprezentowano również film pod tytułem Każdy inny, wszyscy równi, pokazujący, jak osoby niepełnosprawne radzą sobie z różnego rodzaju barierami i aktywnie funkcjonują w społeczeństwie. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.